To jest być może ostatnia forma zorganizowania polskości, która ma jakiś dynamizm i która ma jakąś siłę wyrazu. Tak? Po czystkach, rabunkach, morderstwach ostatnich stuleci Polacy już właściwie nie istnieją, już są narodem z resztek, już ledwie zipią i ostatnia ostatnia kohorta zorganizowana polskości to są organizacje kibiców, tak? Bo poza tym są gawędziarze. Poza tym są gawędziarze niezorganizowani, a nawet często zdezorganizowani, wzajemnie się dezorganizujący, prawda? Natomiast tak zwani kibole potrafią wnieść na stadion hektar płótna, rozłożyć to i tam jest jakiś komunikat, tak? I tam jest jakiś komunikat i mnie to imponuje, dlatego że ja nie znam na przykład takiego, nie wiem, nie wiem, czy jest w Polsce setka profesorów, patriotów, katolików, którzy byliby w stanie logistykę takiej akcji opracować i potem jeszcze wyegzekwować. Nie przypuszczam. I to mi imponuje i myślę, że to imponuje także władzy ludowej, która nie chce, żeby Polacy byli zorganizowani, żeby byli zdolni do jakiegokolwiek działania i dlatego huzia na juzia, prawda? Dlatego została rozpętana nagonka, dlatego zaczęło się właśnie publiczne stygmatyzowanie chociażby tym określeniem, prawda? Kibole. Oczywiście, że jak w każdym środowisku zorganizowanym, które ma władza ludowa na oku, to też jest pole do infiltracji, do manipulacji, do prowokacji. Jeżeli, kiedy to było? Ze 20 lat temu, jak jeden była sądzona w Niemczech taka organizacja, tak zwani neofaszyści zostali postawieni przed sądem i sąd niemiecki w pewnym momencie odstąpił od sądzenia, kiedy okazało się, że na czele tej organizacji neofaszystowskiej stoją agenci i funkcjonariusze Urzędu Ochrony Konstytucji, prawda? No więc podejrzewam, że wszelka działalność zorganizowana nie wymknie się tego typu działaniom, również zorganizowanym ze strony służb. A więc niewątpliwie także i kibice, zwłaszcza z tego powodu, że przecież działają w orbicie klubów, które były takimi domenami wojska i milicji w Polsce Ludowej i pozostały domenami bezpieki niebieskiej i bezpieki zielonej. A więc z całą pewnością nie śpi bezpieka i stara się jakoś wykorzystać jako narzędzie swojego działania te organizacje, ale wydaje mi się, że główna tutaj moja refleksja to jest właśnie to wrażenie, jakiemu ulegam, kiedy widzę na zdjęciu na stadionie rozwiniętą wielką szmatę z napisem Szechter, przeproś za ojca i brata. Kto takie rzeczy zdołał wypowiedzieć na dodatek w taki sposób, żeby nadać im rezonans publiczny. No nikt inny takich rzeczy nie mówi. Może się komuś nie podoba lakoniczność tego postulatu, tak? Może komuś się nie podoba obcesowa forma, ale przecież treść jest ważka, tak? Treść dotyka istotnych, bo szczególnie ukrytych i zakłamanych wątków naszych dziejów najnowszych, ciągle jeszcze aktywnych. No więc tak zwani kibole przede wszystkim bardzo mi zaimponowali i życzyłbym Polakom, życzyłbym sobie,
życzyłbym sobie, żeby było więcej wśród Polaków takich przejawów, takiej samoorganizacji i takiego samozaparcia i energii i talentu, prawda? O właśnie, żołnierze wyklęci w naszej pamięci, prawda? To kibice Śląska chyba wystąpili z takim komunikatem i potem się okazało, że to właśnie jest, że to się o faszyzm ociera, prawda? Że nie wolno takich rzeczy. Notabene o faszyzm ociera się też, proszę Państwa, organizowanie pokazów filmów Grzegorza Brauna. To jest napisane w takim donosie, który jedna lewacka organizacja młodzieżowa napisała do rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to donos nie na mnie osobiście, tylko na niezależne zrzeszenie studentów, że ono właśnie propaguje faszyzm i to się ma przejawiać między innymi organizowaniem pokazów moich filmów, których nie było tam, zresztą bardzo żałuję, nie było tak wiele tych pokazów, ale były, tak, więc ostrożnie.